Parlamentu rynki przyjęły z całkowitą obojętnością. Z kolei na Ukrainie wyborczym sukcesem był fakt, że wybory w ogóle się odbyły, ale ich wynik też nie wpłynął na żaden rynek. Polityczny wybór, który ma znaczenie, to decyzja Japońskiego Rządowego Funduszu Emerytalnego o ograniczeniu inwestycji w japońskie obligacje z 60 do 40% portfela. Czyli aż o 20%. Te procenty przekładają się na konkretne kwoty, bo fundusz zarządza gigantycznym portfelem o wartości 1300 miliardów dolarów. I ta decyzja oznacza sprzedaż japońskich obligacji za blisko 200 miliardów dolarów. W miejsce obligacji fundusz ma inwestować w japońskie akcje, których udział zwiększa się z obecnych 17 do 20% portfela. To oznacza dodatkowe 40 miliardów dolarów do zainwestowania na japońskim rynku. A to już będzie pomagać Japończykom. Akcjom. Fundusz zwiększy też swoje inwestycje w zagranicznych akcjach i obligacjach, ale tutaj tylko wzrośnie inwestycja o 3%. Autorem tych zmian jest japoński premier Shinzo Abe, który chce, by fundusz podejmował większe ryzyko, no i dzięki temu zarabiał więcej. Więcej zysków i pieniędzy od kwietnia liczą także polscy pracownicy, których jest więcej. Stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu spadła z 13,5% do 13%. To trochę gorzej niż oczekiwano, bo wydawało się, że dzięki trwającemu ożywieniu gospodarczemu, połączonemu dodatkowo z ożywieniem prac sezonowych, rynek pracy pożegna pechową trzynastkę. Jednak to pożegnanie to tylko kwestia czasu i to krótkiego, bo już w maju bezrobocie zaliczy kolejny solidny spadek. Poza większą liczbą pracujących w kwietniu. Także więcej kupowaliśmy. Sprzedaż detaliczna wzrosła o blisko 8,5% i to duży wzrost. Lecz niestety w dużej mierze efekt świąt wielkanocnych. W tym roku świąteczne zakupy robiliśmy w kwietniu, a w zeszłym roku w marcu. Z tego powodu w naszych sklepowych koszach w kwietniu było o 16% więcej żywności i napojów oraz o prawie 12% więcej leków i kosmetyków. Pewnie kupiliśmy też więcej. Telewizorów, a to z okazji zbliżających się Mistrzostw Świata w Brazylii, które startują już 12 czerwca. Bank inwestycyjny Goldman Sachs, na podstawie statystyk 14 tysięcy meczy, daje blisko 50% szans na mundialowe zwycięstwo Brazylii, która w finale ma pokonać Argentynę 3 do 1. I jak się okazuje, to będzie jedyne zwycięstwo, które będą mogli świętować Brazylijczycy, bo organizacja mistrzostw zwiększy PKB Brazylii zaledwie o dziesiąte. Zatem zupełnie nie wyrwie tej gospodarki z czteroletniej stagnacji. No i o tym, czy rynki będą w mistrzowskiej formie i jak zareagowały na komplet danych z tego tygodnia, już w kolejnym programie. Do zobaczenia!